bardzo, bardzo ciężko, ale dzisiaj biało-czerwona załopotała na szczycie Everestu. Patrz, światowy rekord zimowego alpinizmu. Jesteśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Chciałem bardzo serdecznie panu Wojtkowi Nietykrzy podziękować za wspaniały wybór naszej radiostacji i za tą wspaniałą łączność panom, operatorom, którzy wykazali tyle cierpliwości. Była to dla nas fantastyczna radość, że codziennie mogliśmy z krajem rozmawiać. Odbiór. Oni podjęli się tego gigantycznego wyzwania w czasach, w których właściwie nic się nie dało zrobić. Ja tak byłem zawsze ustawiony na to, że nie ma rzeczy nie do zrobienia. To tylko to, że trzeba pokonać takie czy inne trudności. Ja jeszcze wówczas nie bardzo sobie zdawałem sprawę, jak wielkie to będą trudności. Dlatego bardzo cennym jest, jeżeli ktoś czyś wkład pracy w coś, co jest do tego stopnia przydatne, do tego stopnia pomocne, do tego stopnia właśnie ratujące życie, to powinno nie być tylko kwitowane stwierdzeniem, że coś takiego jest. Ale ile pracy zostało w to włożone? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Czy to zrobił koncern, który zatrudnia 2000 osób? Czy to zrobił jeden człowiek z trzema pomagierami?